Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota przygotowało ranking samorządowi liderzy pozyskania środków unijnych 2014-2019. Najlepsi potrafili pozyskać ponad 10 tysięcy złotych na jednego mieszkańca, najsłabsi zdobyli kilkanaście złotych per capita. A jak poradziły sobie samorządy z naszego powiatu, o tym mówimy w tym materiale. Minął już szósty rok siedmioletniego budżetu Unii Europejskiej uchwalonego na lata 2014-2020. Do wykorzystania dostępnych środków samorządom pozostał więcej niż rok, ale to dobry moment na przyjrzenie się, jak wyglądają dotychczasowe sukcesy w realizacji projektów unijnych. Przekazują autorzy rankingu Paweł Swianiewicz i Julita Łukomska. Zestawienie obejmuje wartość wszystkich dotacji unijnych pozyskanych przez samorządy w latach 2014-2019 bez rozróżnienia na dotacje inwestycyjne i związane z wydatkami bieżącymi. Wynik podawany jest w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W przypadku miast na prawach powiatu do wyniku obliczonego na podstawie budżetu dodane zostały informacje o dotacjach pozyskanych bezpośrednio przez spółki komunalne. Województwo Świętokrzyskie znalazło się na czwartym miejscu w rankingu, pozyskując 971 zł i 46 groszy na jednego mieszkańca, a samo miasto Kielce znalazło się na siódmym miejscu. Wydatki ze środków unijnych per capita wyniosły tam 3127 zł i 39 groszy na jednego mieszkańca. Jak wygląda to w naszym regionie, ranking powiatowy uwzględnia 314 tego typu samorządów w całym kraju. Powiat Konecki uplasował się na 114 miejscu. Wydatki z Unii na głowę wynoszą u nas 311 zł. i 59 groszy. Wśród miast powiatowych w rankingu mamy 267 jednostek. Końskie znalazły się na 166 miejscu wydatki z Unii per capita to 512 zł i 19 groszy. Wśród miasteczek w rankingu znalazło się 607 pozycji. Stomporków uplasował się na 223 miejscu z wydatkami per capita na poziomie 1164 zł. i 39 groszy. Radoszyce to 257 miejsce w rankingu. Wydatki z Unii Europejskiej tutaj to 1024 zł. i 9 groszy na głowę mieszkańca. W gminach wiejskich w rankingu mamy 1538 jednostek samorządowych i tutaj niekwestionowanym liderem z naszego regionu jest gmina Fałków. Zajmuje ona 119 miejsce. Wydatki z Unii Europejskiej per capita tam to aż 2426 zł i 6 gr. Kolejna jest Supia Konecka, 172 w rankingu, wydatki z Unii w tym samorządzie to 2141,40 zł na głowę jednego mieszkańca. Na 283 miejscu w rankingu uplasowała się Ruda Maleniecka, wydatki z Unii w tym przypadku per capita to 1756,03 zł. Kolejne dwie gminy wiejskie z naszego powiatu są daleko w tyle w porównaniu z trzema dotychczas wymienionymi. Gmina Smyków zajmuje 848 miejsce, a wydatki z Unii w niej per capita to 883 zł. i 95 groszy. Gmina Gowarczów to 1320 miejsce. Wydatki z Unii w tym przypadku to 395 zł. i 94 grosze.